Dokładnie 105 lat temu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Polski na mapie Europy nie było przez 123 lata. 11 listopada świętujemy niepodległość. Dumni z bohaterów i wdzięczni za przebytą drogę kilku pokoleń naszych przodków, walczących o prawo do ojczystego języka, o prawo do ojczystej ziemi, o historię i przyszłość narodu. Narodu, który miał przestać istnieć. Żołnierzy przywitał dziś generał brygady pilot Tomasz Jadczak, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego i garnizonu Poznań. Tym razem kulminacyjny punkt poznańskich obchodów odbył się na Łęgach Dębińskich, a dokładniej w parku Jana Pawła II. Gospodarzem uroczystości był wojewoda Michał Zieliński, ale nie zabrakło też marszałka Marka Woźniaka czy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Teraz, kiedy mamy wojnę tak naprawdę u granic, bo wojna Rosji z Ukrainą, kiedy mamy sytuację również trudną w Izraelu, mam tu na myśli strefę Gazy, naprawdę powinniśmy się wzajemnie szanować, powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo i powinniśmy się cieszyć wolnością. Niepodległość, tak jak i wolność, nie jest dana raz na zawsze, podkreślali dziś oficjele. Poznańskie obchody Święta Niepodległości zawsze mają dodatkowy wymiar, wszak ziemie wielkopolskie zostały wyzwolone nieco później. Do 27 grudnia powstańcy wielkopolscy tak de facto dopełnili to święto, które teraz właśnie ma miejsce, dopełnili 11 listopada poprzez czyn zbrojny. Uroczystości zwieńczył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz defilada pododdziałów. Damian Wełna, Puls Dnia.